Gorąco polecam tą książkę Martina van Krevelda. Van Creveld jest holenderskim, jak słychać, historykiem. Obecnie chyba mieszka w Izraelu od jakiegoś czasu, coś mu tam pewnie lepszego zaoferowali. W każdym razie facet jest genialny, absolutnie. Jeżeli każdy, kto się interesuje wojną z takiego punktu widzenia społeczno-organizacyjnego, a nie tylko takiego, która dywizja, którego oddziału co tam zrobiła, to zdecydowanie polecam. Nikt tak nie pisze jak Creveld. Jeszcze kilka jego książek zostało wydanych po polsku. Bardzo fajna książka Logistyka od Wallensteina do Pattona, też bardzo dobra książka, ale ta jest zupełnie czymś szczególnym. Niesamowicie zaskakujące jest to, jak bardzo różne były te światy obu sił zbrojnych, czyli Wehrmachtu i US Army podczas II wojny światowej, kiedy mogły one się ze sobą zetknąć i tak dalej. Dzisiaj o tej książce wspomniałem na zajęciach o inżynierii zarządzania kryzysowego i dlatego tutaj jako przykład systemu zamkniętego i otwartego. To znaczy chodziło o to, że w armii niemieckiej generalnie było tak, że a cały tu jest Wehrmacht kontra US Army, porównanie siły bojowej. A tu nie chodzi tylko o porównanie siły bojowej, ale w ogóle o porównanie organizacji, a pod tym względem to były zupełnie inny świat. To znaczy armia niemiecka bazowała na tym, że od dawna Niemcy dysponowali masową, dużą siłą zbrojną, natomiast Amerykanie nie. Amerykanie musieli swoje siły zbrojne po I wojnie światowej znowu z niczego stworzyć, a i podczas I wojny światowej nie była to jakaś specjalnie wielka siła zbrojna. Natomiast Niemcy musieli ponad 10 milionów ludzi mobilizować już podczas I wojny światowej, podczas II wcale właściwie więcej nie zmobilizowali. Więc tutaj nie przybili Geisera. Natomiast armia się trochę zmieniła, skracano pod wpływem drobnomieszczańskiego, tego dopływu od partii narodowo-socjalistycznej, tego drygu, zaczęto zmniejszać dystans dzielący zwykłego szeregowca i żołnierza, by stworzyć taki bardziej bruderschaft, powiedzmy, wśród oddziałów. I przez to na przykład oficerowie raczej się od nich nie separowali, od zwykłych żołnierzy, zwykłych lancerów i robiono tak, że oficerowie czytali na przykład życzenia tam różne i tak dalej. Różne takie rzeczy mające spajać te dwie grupy. Podczas gdy w amerykańskiej armii, podczas II wojny światowej, żeby zostać oficerem, trzeba było się było wypisać z armii, będąc szeregowcem, i z powrotem nie zapisać, tym razem jak oficer. Dystans był bardzo duży. Armia amerykańska de facto robiła wszystko według książki, często niestety z głupiej książki pierwszowojennej. Taktyka była pierwszowojenna, najczęściej bardzo słaba, najczęściej. Oczywiście były rodzynki, którzy to po prostu olewali i próbowali kombinować coś sami, jak Bradley czy Patton, ale generalnie typowy bardziej jest generał Hodges albo Gerard dla armii amerykańskiej. Wszystko według książki, dlatego że mało było po prostu zdolnych oficerów, mało było wiedzy żołnierskiej zgromadzonej do tego momentu w Stanach Zjednoczonych. Zupełny kontrast tutaj do Niemiec. No i w armii niemieckiej był nacisk na tak zwane Auftragstaktik, czyli taktykę zadaniową, to znaczy żołnierz sam, a nawet nie tylko, znaczy żołnierz może nie, ale oficer albo podoficer, na przykład Feldwebel, sam dobrze wiedział, jak tą żołnierską robotę robić i dostawał tylko zadanie, ale jak on to zrobił, to już jego. Pomysłowość tutaj była niesamowita pomysłowość, jedna z takich typowych rzeczy, którą Niemcy wymyślili we Włoszech, to jest na przykład to, że ustawili karabiny maszynowe na takim mostku, a ustawili miny po bokach od tego mostku. To była wyschnięta rzeczka. Amerykanie po pierwszych salwach psychologicznych taki odruch mieli słabego typu żołnierza niewyszkolonego, to było ty standard u Amerykanów. Filmy nie pokazują w ogóle prawdy pod tym względem. To oczywiście rzucili się na boki i zginęli od tych min. Po czym Niemcy się w ordynku wycofali. Także to było zniszczywszy dużo Amerykanów. Tak? I to jest typowe zarcie II wojny światowej. Kiedy tylko warunki
warunki pozwalały się zetrzeć rzeczywiście oddziałom i przewaga logistyczna, przewaga lotnicza, przewaga ogólnostrategiczna amerykańska nie rozwiązywała problemu sama z siebie i te amerykańskie programy, które zastępowały inicjatywy jednostki wywodzące się z tayloryzmu i innych takich różnych rzeczy, jak one nie mogły rozwinąć skrzydeł, to wtedy decydowała inicjatywa niemiecka i raczej ten świat brał górę. Natomiast jeżeli i w starciach Wehrmachtu na równej stopie z podobnej wielkości oddziałami brytyjskimi czy amerykańskimi, to zawsze wychodziło tak, że straty niemieckie do brytyjskich miały się najczęściej. Tutaj pan Krewold analizuje kilkadziesiąt takich starć. Te straty niemieckie do alianckich miały się w przypadku Brytyjczyków najczęściej 1 do 1,5 na rzecz Niemców, tak? Czyli Niemcy tracili jednego żołnierza i tracili dwóch żołnierzy na każdych trzech brytyjskich, podczas gdy z Amerykanami to było 2,2, 2,5, 2,7, a więc Niemcy tracili dwóch żołnierzy, a zabijali pięciu amerykańskich. Tak bardzo nieprzygotowana do wojny była armia amerykańska i właśnie dlatego oficerowie amerykańscy musieli co chwilę dzwonić do headquarters i dopytywać, co robić dalej i jak dalej postępować według książki. Także zupełnie inny świat, bardzo polecam, nie będę tu wszystkiego mówił, jest tu mnóstwo innych ciekawostek tego typu, na przykład, żeby nie jeszcze jedną jakąś ciekawostkę dać tutaj, nie tutaj tylko z punktu widzenia analizowania systemów, że amerykańska armia to był system zamknięty, a więc który się reprodukował cały czas, tak, samo powtarzał, natomiast niemiecka to był system otwarty, co oznacza, że droga była dla inicjatywy i nie wiadomo było, jak ten system się dalej będzie rozwijało. To jest oczywiście ciekawe, ale to nie jest jedyna ciekawa rzecz w tej książce. Mamy też tutaj to, kim z pochodzenia byli oficerowie niemieccy i amerykańscy, albo na przykład dlaczego, mimo że Freud został zmieszany z błotem w III Rzeszy, dlaczego bano się tak bardzo chorób psychicznych, że generalnie niesłychanie pobłażano żołnierzom z problemami, no, takimi zapaścią psychologiczną wszelkiego rodzaju. Masowo pobłażano tym żołnierzom paradoksalnie, aby się wydawało, że nie. Znacznie to odbiega od tego, co Patton tutaj wyczynił z jednym żołnierzem, za co musiał potem przepraszać. Także Niemcy byli jeszcze łagodniejsi pod tym względem, także to też jest ciekawe. I w ogóle mnóstwo ciekawych rzeczy, naprawdę. Każda strona, interesujące fakty, zero wodoleństwa. Tak powinna wyglądać każda książka o II wojnie światowej. I ludzie się zachwycają jakimiś Antony Beaverami, to jest w porządku, ale gada trochę w kółko. Są znacznie słabsi autorzy. No, Victor Davis Hanson to jest dobry autor i sam go też zachwalałem wielokrotnie, ale Krewelt to jest klasa sama w sobie, po prostu. Geniusz po prostu strategii, geniusz wiedzy o logistyce, jego porównania właśnie rozmaitych typów taktyki, strategii, to jest coś niesamowitego. Także polecam bardzo gorąco.